O Matko i Pani Jasnogórska, pragnę w zjednoczeniu ze wszystkimi zawierzyć Tobie jeszcze raz mój naród. Jestem jego synem, noszę w sobie całe dziedzictwo jego kultury, jego historii, dziedzictwo zwycięstw, ale także dziedzictwo klęsk. Gorąco pozdrawiam Cię z naszej parafialnej biblioteki. Być może jesteś fanem historii, może bardzo interesuje Cię historia, a może po prostu nudzisz się na lekcjach historii. Pamiętaj, że każda historia jest niepowtarzalna, że historia Twojego życia jest niepowtarzalna. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie drugiego takiego człowieka jak Ty. Całe Twoje życie można porównać do książki. Każdego dnia rano otwierasz książkę swojego życia i masz czyste strony. I to oczywiście w ogromnym stopniu od Ciebie zależy, jak będą zapisane. Czy będą zapisane pięknie, czy niekiedy dramatycznie. Nawet gdyby pojawiła się dramaturgia bardzo przykra, pamiętaj, że w tym wszystkim nie jesteś sam. Jest Pan Bóg, który pragnie Cię prowadzić, pragnie dodawać Ci swojej siły, mocy, swojego światła i pewności w drodze do zbawienia. Święty Jan Paweł II wspomniał o tym, że jego historia, historia jego życia jest zanurzona w historię Polski, w te zwycięstwa Polski, ale także i porażki. Ty także jesteś osadzony w konkretnym społeczeństwie, kulturze i historii i to również ma na ciebie wpływ. Ucz się od swoich przodków i od tych, wokół których się otaczasz, tego, co najpiękniejsze, tego, co szlachetne, tego, co pomoże Ci rozwijać Twoje talenty i piękno oraz dobro, jakie są w Tobie ukryte. Niech księga Twojego życia każdego dnia będzie zapisana jak najpiękniej, szczególnie niech będzie zapisana przez Bożą miłość, łaskę i Boże miłosierdzie.